Hej, cześć, dzień dobry, witajcie w nowym odcinku z Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Zanim zaczniemy, to chcę was mega zaprosić na serię, która chyba wkrótce ruszy z Oculus Rift. W sensie z wirtualnej rzeczywistości, bo na poprzednim odcinku było cięcie, bo przyjechał święty Mikołaj w postaci pana zwanego kurierem i przywiózł zabawkę, którą teraz będę musiał uruchomić. Dlatego ja to pokazuję na plantach z tego względu, że tutaj planty ogląda najwięcej osób i chcę was mega zachęcić do tego. Także będziemy się bawić. Oczywiście wszystko muszę poustawiać. Tu jest przejściówek, różnych kabli, naprawdę od groma, więc ja dzisiaj ponagrywam odcineczki, a wieczorem się będę bawił w to, żeby to uruchomić. I potem opcja tego typu, że jakieś parki rozrywki, wiecie, takie roller coastery czy inne rzeczy. Wszystko, co mi może zaburzyć pracę błędnika i spowodować, bo wiecie, to jest tak, że błędnik ludzki trochę głupieje, jeśli człowiek się nie porusza. A na przykład przed oczami macie obraz, w którym jedziecie, nie? I błędnik szaleje wtedy i robi się niedobrze. Człowiek może nawet zwymiotować, po prostu masakra, nie? I co prawda ja chyba błędnik mam, znaczy nie mówię, bo to może być... Znaczy nie no, błędnik miałem badany, bo mam jakby zrobione badania lotniczo-lekarskie, tak? Więc miałem badane różne rzeczy i raczej to chyba nie powinno być ze mną tak źle, ale... Jakby nawet było, to zawsze to można przećwiczyć, nie? Zawsze organizm się daje ćwiczyć, więc jakby powinienem bez problemu dać radę. Także będą cudowne odcineczki, te rollercoastery, takie jakieś parki zabawy, takie, nie wiem, różne rzeczy. Na tym, na Oculusa teraz powstaje bardzo, bardzo dużo apek, także bardzo fajnie. Oczywiście, oczywiście to jest kwestia tego typu. A dlaczego mnie dołączyło do takiego czegoś, gdzie nikogo nie ma? Ja może bym was wszystkich teraz zaprosił. Zaproś znajomych, tych, których tutaj mam. Opcja jest tego typu, że to jest oczywiście Oculus ten taki starszy, DK2, wersja Development Kit 2, bo umówmy się, ale nowy Oculus kosztuje chyba prawie 4000, to dajcie spokój. Chyba bym mnie pokręcił, jakbym 4 koła zapłacił za wirtualną rzeczywistość. Nie wiem, dlaczego jest nas tutaj tak mało, ale dobra. Ale to będzie przynajmniej łatwiejsze. Znaczy nie no, za chwilę dołączy pewnie więcej osób, bo to jakby stworzyło grę i teraz będzie tutaj dobierać graczy. Także jak najbardziej okej. Papugę wybrali, ja was podenerwuję tym jeszcze. Gdzie jest papuga? O, 3 gwiazdki zdobyłem, za nic, ale luz. Patrzcie, jaki sprytciu, jaki sprytny. Chodź tu, musisz się zbliżyć. Ohoho. I teraz co, dziadek? Nie no, jedziemy we dwóch? A gdzie jest? Czekajcie, bo jeden z naszych... O, tam ciśnie chomper, świetnie, dobra. To my to zdobędziemy. Ej, takiej rozgrywki chyba jeszcze w sumie nie było, dwóch na dwóch. Fajnie, w sumie tak do końca bym chciał. Czekajcie, bo ja mam pniaka, to ja się wykażę. Dziadka dojadę bardzo szybko. Ktoś tu ze mną coś chciał chyba robić. A znowu papuga, bo to jest druga już. Luz. Idzie dziadek, luz. Okej, okay, a gdzie jest chomper? Patrzcie, 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 coś się dzieje. Dawaj to. Czekaj, ty go nie mogłeś zjeść. Ale ja cię załatwię. Przejmujemy, nasze. Koniec z wami. Ale to było szybkie. Czekajcie, bo tu mnie atakuje ta papuga. A nie, tu jest dziadek przecież u góry. Ej, ty go nie widziałeś? Musimy spojrzeć. Nie wiem w ogóle, może Plants vs. Zombies? Znaczy tam go będzie denerwować. Może Plants vs. Zombies też damy radę odpalić, słuchajcie, w wirtualnej rzeczywistości. Tylko że tu nie ma modyfikacji, albo nie ma w ogóle opcji zmiany widoku na first person, nie? Czyli tak jakby widoku z oczu bohatera. I to jest trochę, nie że, no jest to trochę słabe, umówmy się, jest to słabe, bo pod wirtualną rzeczywistość jest to przynajmniej potrzebne, to first person w grze. Siema! Cześć! Brawo, witam! Jest to potrzebne, w ogóle fajny ten, fajna nakładka na nohale. Jest to potrzebne, a może ktoś zrobił jakiś mod, że można jakby first person sobie włączyć i wtedy można by było tą grę tak uruchomić. Ale nie jestem tego na 100% pewny. Na pewno będą inne giery.
A jeszcze taki czujnik Leap Motion musi przyjść, ale nie wiem, czy to dzisiaj, czy jutro, kiedy ruszą z tym dupska. I zobaczymy. Taki przenoszący ręce do mojej, do gry. Naprawdę świetna rzecz. No i oczywiście wszystko kupiłem używane, bo... No bo co, bo nie ma hajsu na nówki. Bo nówka też trochę swoje kosztuje, a co jak co? Używanego Oculusa teraz DK2 możecie wytargać za tysiaka. Jak wylicytujecie, no po tysiaka chodzą, nie? Używki. Także jak najbardziej ok, a ja widzę, że dostałem praktycznie nówkę, bo tam nic, nie jest rozpakowane wtyczki, a druga para soczewek, także jest mało używany, bardzo fajnie. Zobaczymy, no, wiecie, używany to jest zawsze lekkie ryzyko, że ktoś was może chcieć ciut oszukać, ale raczej nie, wygląda to bardzo fajnie. Uruchomię to wieczorkiem, czy tam jak będę miał czas. Znaczy dzisiaj na pewno, bo to trzeba ustawić, żeby jutro już nagrać przynajmniej pierwszy odcineczek z czegoś. No i zobaczymy. W ogóle chyba wam pokażę plan tej wirtualnej rzeczywistości i tak, mimo tego, że tu nie ma... Ty, pierunie, co ty mi tą kozą chcesz zrobić? Ja ci coś pokażę. Wywinęła klepetami. Ładne to było, nie tak? Leżymy. Dobra, idziemy dalej, bo odcineczek jest jak najbardziej pozytywny. I... Fajnie, gramy trzech na Antka. Przecież to jest kompletnie nie fair. Co to jest za rozgrywka? A jak on odejdzie? Nie odchodź, Antek, proszę. To ja, Antek jest jednym z widzów. Mam nadzieję, że nie... W ogóle dlaczego tutaj nie dobiera graczy, to ja nie wiem. Już powinno być dobranych co najmniej z 5-6. Lekko. A to tak gramy sobie chyba tylko taki z widzami meczyk, co nie? Takie mam wrażenie, że nikogo więcej... O, kogoś ci dobrało, super. To w ogóle ja może bym zmienił drużynę. Czekajcie. I będę bronił. Hehehehe. Dawaj. Okej. Dawaj, kozę. Wiem, że tęsknicie za innymi postaciami już, ale... Dobra, to teraz z Antkiem mamy kozę. Atakuj, Antek! Antek, jedziem z nimi. Po prostu jedziem, ciśniem ich. No tak. Ho, ho, ho. Tu, Antek, oni tu są. Ratuj. O, kogoś wywinął. I chyba zbagowało troszkę. Antek, chodź tu. Pomocy! Antek, bronimy! 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 Ja ci melduję. Adimaf. Dobra, Antek i Adimaf. Nie damy się tak łatwo podejść. To jest koziacka drużyna, którą jakby ustanowiłem, bo zdradziłem moją dotychczasową. No i jestem taki niefajny, wiem. Ej no, ale przepraszam, no. Trzeba pobronić, żeby tutaj też Antek nie dostawał cały czas, bo to wiadomo, jak sam był, to nie miał szans. A ja to będzie teraz ciekawsze. Atakujemy! Kontra! Atak! Mati kontra! Widzowie! I jedziemy z nimi! Jedziemy cicho, bo to były dwie pomarańcze, to oni tu chyba za dużo chcą zrobić. Mi się skończył, czekajcie, najpierw ta. Dobrze jest! Antek, przepraszam cię, ale cię nie mogę chyba zrespić za bardzo w tym momencie. Chwila, moment, trochę... Reload tego! Dobrze jest. Lecim, Antek. Bronim tego. Bronimy. Albo nie, ja bym w sumie im dał to przejąć, wiecie? Bo jakby im to damy przejąć. Ej, taki meczek nawet 3 na 2 to jest momentami ciekawszy, niż jak po prostu cała drużyna się klepie, nie? Chodźcie. Zaraz zmienię. A nie można już chyba zmienić drugi raz drużyny, nie? Może byśmy im dali w sumie przejść. Tam są. No, ja bym na ich miejscu uruchomił umiejętności i się we dwóch szybciutko dotoczył. Jakoś, bo mają naprawdę... No, mają 2 minuty, to mają dużo czasu na przekombinowanie tej opcji. Ale też... Wiecie, bo przede wszystkim to tu nie chcę paść. Czy ja coś mówiłem, że nie chcę paść? I oni teraz powinni właśnie uruchomić kulę. Przynajmniej ten jeden i toczyć się i przejmować to, zanim my się zrespimy. No widzicie, robi to. Robi to i uda mu się to zrobić. Uda mu się to... Nie udało mu się dokonać. Ktoś z naszych tam broni. Dziadek chyba najprawdopodobniej. Dziadek zaczął bronić. Tak? Czy nie? Czy co się dzieje? Tak jest! Dziadek zaczął bronić. Brawo, chłopie! Tak to ma wyglądać. A tamten czeka teraz. Tamten czeka na... O, nie. Już ich jest trzech.
Albo nie, nie jest ich trzech, tylko się ktoś zamienił. Jest ich trzech. Dobra, no to będzie bardziej fair. Będzie bardziej wyrównana rozgrywka. Nie, no naprawdę fajnie. Trzech na trzech, super się gra. Jest to ciekawsze. I siup, i siup, i siup, i yeah, bum, lecimy. Dobra, i tutaj nikogo nie chcę stawiać, bo im w sumie dam szansę, żeby to przejęli. Od tej strony ktoś atakuje, też co groszek najprawdopodobniej, bo on wyprowadza taki frontalny atak, przynajmniej ostatnio tak robił. To się może tutaj ciut przyatakuje ich. Say hey hello. Tego się nie spodziewałeś! Mati Kombinator uskutecznił ofensywny atak. Bardzo agresywna pozycja. Tu nie, tu są. Mati, ratuj. Aj, dobra jest ta koza. To było fajne. Ej, dobra, nie, no ale przejmijcie to. Dajmy im to przejąć. Dajcie, ja ucieknę. Przejmujcie. Może dadzą radę. 18-17. Bo chcę, żeby ten meczek dłużej potrwał, nie? W sensie tak. Nie mówcie, że tam nikt się nie ruszy. No drużyna przeciwna, ruchy tam. Kozak, goście, naprawdę. Aha, no dobra, może się pobali. Dobra, no to takim oto sposobem zwyciężyłem, gratuluję. I w tym momencie kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że nam się... Znaczy nie kończymy, bo będzie zbyt krótki. Zrobimy drugi, znaczy nie zrobimy drugi. Zrobimy kontynuację.